Cześć wszystkim! Jagoda Sakura mi. Natsuyasumi hajimatta! Zaczęły się wakacje. I przygotowałam specjalnie dla Was słownictwo związane z wakacjami. Okej, dzia mite kudasai. Proszę popatrzeć. Natsu. 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 Widzicie? Natsu to jest lato. Lato. Piękne słoneczko mamy, świeci i mamy znak kanji na natsu, lato. A wakacje to są, uwaga, natsu yasumi. Natsu yasumi. Macie tutaj na tablicy natsu yasumi, tak? Dobrze, lecimy dalej. No to może zaczniemy sobie od piasku, tak? Piasek to jest suna. Suna. Zobaczcie, tu mamy kanji na suna. Suna, piasek. I to, co wszyscy lubimy, czyli umi, morze. Umi, morze. Umi. I znak na umi. Zobaczcie, nie jest tak skomplikowany. Hamabe, plaża. Hamabe, plaża. Nami, fala. Tak, tsunami to jest ta duża fala. A nami, tak, mamy fala. Dekicea, to jest leżak. Eamatto, materac dmuchany. Tak. I nasze okulary przeciwsłoneczne to będzie sunglasses. To już jest z angielszczyźnienia, prawda? Od angielskiego, tak? I tento, namiot, tento. Tento, namiot, namiot. Macie namiot? Ja się muszę wyposażyć. Tento, namiot. Okej, no i ostatnie mamy surfowanie. Naminori. Naminori. Tak, i to surfowanie. Czyli natsu yasumi no kotoba. Kotoba. Słownictwo. A natsu yasumi no, czyli letnie słownictwo, tak? Czyli na temat lata, tak? No zobaczcie. Okej, słuchajcie, życzę Wam miłych wakacji. Będę oczywiście robić filmiki. Trzymajcie się ciepło, zdrowo i bawcie się dobrze, prawda? To jest najważniejsze chyba podczas wakacji, żeby mieć dobrą zabawę. Okej, no to dziane!